o rezygnacji Joe Bidena ze startu w wyborach, o ostatnich tygodniach w polskiej polityce, o tym, jaka będzie przyszłość polskiej polityki. Czy PSL spadnie pod próg, czy podzieli się z trzecią drogą? Czy PiS będzie podzielony, czy zjednoczony? Kto wystartuje po jednej i drugiej stronie barykady w wyborach prezydenckich i czy może będą przyspieszone wybory? O tym, jaka będzie Polska przez najbliższe 5 lat. Czy się zmieni, czy nie? O tym porozmawiałem w kolejnym odcinku programu Naprawdę z Marcinem Adamcewiczem, radnym Rady Krajowej Zielonych, rzecznikiem wrocławskich Zielonych, współprzewodniczącym Osterej Zieleni, pracującym w biurze Małgorzaty Tracz, posłanki na Sejm Koalicji Obywatelskiej. Politykiem młodzieżowym. A to wszystko w 110. odcinku programu Naprawdę. Witaj Marcinie po raz drugi w moim programie. Cześć, dzięki za zaproszenie. Miło być z powrotem. No, dzięki za przyjęcie zaproszenia, tym bardziej, że rozmawialiśmy przed nagraniem, że to już no, 2 lata będzie, jak tutaj cię nie było. Trochę się pozmieniało, no, szczególnie w polskim rządzie się pozmieniało. W końcu ktoś bardziej kompetentny, chociaż wiadomo, wybryki różne się zdarzają, no, ale to chyba wszędzie można by powiedzieć, że gdzieś tam jakieś problemy się pojawiają. I tak jak też rozmawialiśmy przed tym, że no, trochę mieliśmy inaczej, o czymś innym rozmawiać, miałem inny plan trochę, no wczoraj szanowny, największy człowiek świata, też jeden z najstarszych mam wrażenie, postanowił powiedzieć, że pasuje. Tak jak mu wszyscy mówili, żeby jednak spasował, że może nie tyle się nie nadaje, no ale po prostu już może nie mieć tyle sił, bo gdy skończy prezydenturę, by skończył prezydenturę następną, miałby już 86 lat, o ile by dożył oczywiście, czego chyba wszyscy mu życzymy, no wiadomo, że każdemu się życzy jak najdłużej, no ale co sądzisz? Czy faktycznie to dobra decyzja, czy to, że jednak Biden zrezygnował z kandydowania swojej reelekcji, czy to może spowodować faktycznie jeszcze większe szanse Trumpa na to, że zwycięży? No bo z tego, co widać, no to opinie są naprawdę mocno podzielone. Czy pierwszorzędnie ja chciałbym powiedzieć o tym, że jak w 2020 roku Joe Biden był jeszcze tylko kandydatem na kandydata, kiedy trwały jakby primary z demokratów. I on zapowiedział, że będzie prezydentem jednej kadencji i chce tam przekazać pałeczkę dalej, to byłem wielkim fanem tego. No, jak się później okazało, nie miał tego na myśli. Jednak ja osobiście Joe Bidena będę wspominał jako jednego z najlepszych prezydentów Stanów Zjednoczonych w historii Stanów Zjednoczonych. Naprawdę dobrym prezydentem. Oczywiście można mieć masę zastrzeżeń. Oczywiście mam parę zastrzeżeń Joe Bidena, jednak ogólnikowo był naprawdę dobrym prezydentem. Czy dobrze, czy niedobrze? No dobrze i niedobrze. Trochę za późno, jeżeli trzeba było się wycofać, to lepiej byłoby trochę wcześniej. Z jednej strony, no powiem tak, Kamala Harris, jeżeli będzie prezydentką, to będzie gorszą prezydentką od Joe Bidena. Mam nadzieję, że za wiele w tej drużynie, w tym sztabie nie pozmienia, bo drużyna, którą Biden stworzył, jest fenomenalna. Zobaczymy, kogo Kamala Harris wybierze na swojego VIP-a. Tak, to też wiele znaczy. Jednak co trzeba przyznać, to odejście Joe Bidena sprawia, że demokraci mają większe szanse na zdobycie większości w Izbie Reprezentantów i w Senacie. Jednak tutaj głównie Biden mieszał, bo moim zdaniem, gdyby Biden kandydował, to i tak by wygrał. Uważam, że ciężko jest przegrać z Trumpem, który ma podzieloną własną partię, ma okropny wybór swojego wspólnego kandydata, J.D. Vance'a. Gość jest okropnym wyborem. To tylko potwierdza, co chce Trump. Trump chce być naprawdę tym dyktatorem. Chce naprawdę, on nie patrzył na swojego VIP-a pod względem wyborczym, pod względem politycznym, tylko chciał gościa, który zrobi dla niego wszystko. I ma takiego gościa. Jednak to daje mu spory problem, żeby dojść do tej władzy i myślę, że Kamala Harris będzie miała ciężką drogę, jednak jak się postara, to ma ciągle szansę i ma duże szanse. Ale dużo zależy od tego, kogo wybierze na swojego VIP-a. No więc właśnie, tym bardziej, że no jakby nie patrzeć, Trump sam trochę sobie zaszkodził, mimo że nie wiadomo, czy to z inspiracji, czy ktokolwiek, no nie będziemy tutaj rozwlekać, czy ten zamach był prawilny, czy nie,
ale po prostu sam fakt tego, że tak jak 8 lat temu wybrał sobie na kandydata na wiceprezydenta Pence'a, który był, wiadomo, no, człowiekiem Trumpa, ale był bardziej zdystansowany. Co pokazało też po tych wydarzeniach z 21 roku, że się od niego całkowicie odciął, więc miał pewne hamulce, które mogły jeszcze hamować chociażby Trumpa. A w przypadku Pence'a mamy jasność sytuacji, że po prostu to jest człowiek, który zrobi wszystko dla kariery, zrobi wszystko dla pieniędzy, bo przecież jeszcze 8 lat temu był całkowitym przeciwnikiem Trumpa, nazywał Trumpa od najgorszych, mam wrażenie, że chyba nawet gorszych niż demokraci. Więc to tylko pokazuje, jak to jest niebezpieczna kandydatura tych obojga, no bo jeden robi to dla pieniędzy, no nie oszukujmy się, że Trump robi wszystko dla pieniędzy. Vance też będzie robił to wszystko dla pieniędzy, więc miejmy nadzieję, że to się nie uda. A tak jak wspomniałeś właśnie o kandydacie na wiceprezydenta, no tutaj też się mówi, żeby to dobrze by było, żeby to też był ktoś równoważący. No bo o Kamali Harris mówi się w niektórych kręgach, że jest zbytnio lewicowa, więc może kogoś bardziej centrowego. No i też przede wszystkim, żeby to był biały mężczyzna. Też się tak mówi, jakkolwiek to brzmi. To musi być biały mężczyzna, tak. I są dwie możliwe drogi, tak? Zależy, czy Kamala Harris zdecyduje się walczyć o tak zwany Rust Belt, czy o tak zwany Sun Belt. Ja osobiście uważam, że pójście i walka o miejsca jak Nevada, Arizona, Karolina Północna, Georgia byłyby błędem. Jednak wszystko wskazuje na to, że na to właśnie postawi obecna wiceprezydent. Ja bym jednak na jej miejscu stawiał na Rust Belt, biorąc sobie za VIP-a Josha Shapiro albo Pita Buttigieg'a. Uważam, że to byłyby świetne wybory, tak? Którzy by trafili do tej klasy pracującej, bo jednak Kamala Harris ze względu na swoje pochodzenie trafia do tych, że tak powiem, mniej uprzywilejowanych grup osób niebiałych. Jest tutaj ciągle walczy o miejsca jak Arizona, gdzie jest totalnie rozbita partia republikańska, i Georgia, gdzie no ostatnio demokraci zaskakują dobrymi wynikami. Jednak skupienie się na walkę, moim zdaniem, o Karolinę Północną jest trochę błędem. Myślę, że to jeszcze nie jest ten cykl wyborczy, w którym to powinni na to patrzeć. A Pensylwania, Michigan, Wisconsin ciągle stoją otworem, jeżeli tylko dobrze spróbować dobrą narrację przyjąć. No więc właśnie, a co sądzisz o tym pomyśle, bo który też się pojawiał gdzieś tam w mainstreamie, żeby spróbować może, oczywiście ile by się zgodziła, Michelle Obama. No bo też ona się pojawiała i po prostu no, miała też dobre sondaże, więc czy po pierwsze wyszłoby to, a po drugie czy miałoby to czy po prostu miałoby taki jakąś rację bytu? Jak ja pamiętam panią pierwszą damę Michelle Obamę, to ona nigdy nie lubiła polityki, nigdy nie chciała być. Swojego męża wielokrotnie namawiała, żeby się już nie angażował, żeby sobie już odpuścił. Ma świetne sondaże, oczywiście, że ma świetne sondaże, bo właśnie jest niepolityczna. Ale to absolutnie by nie wyszło i my wszyscy wiemy, my wszyscy pamiętamy Michelle Obamę jako tą fajną kobitkę, która robiła tyle fajnych rzeczy społecznie, będąc tą pierwszą damą. Ale gdzie stoi politycznie, nikt nic nie wie. Moim zdaniem to nie ma rąk i nóg. Plus osobiście muszę powiedzieć, że jestem głęboko zawiedziony postawą Baracka Obamy względem Joe Bidena. To co Barack Obama i rodzina Clinton mu zrobiła jest, no moim zdaniem przykre. Jest to dosyć przykre. To prawda, no bo jednak nie oszukujmy się, no trochę bardzo mocno naciskali i podejrzewam, że to było tym głównym zarzewiem tego, że jednak Joe Biden zrezygnował. I tak jak powiedziałeś, no z drugiej strony mamy teraz taki przykład, no co, no była Hillary Clinton, która startowała przeciwko Donaldowi Trumpowi i o ile jednostkowo, no bo głosami wygrała z Trumpem, no ale wiemy wszyscy, jaka jest ordynacja wyborcza w Stanach Zjednoczonych, no i to nie wystarczyło na to, żeby wygrać po prostu z Donaldem Trumpem. A druga kwestia, no tutaj tak trochę się śmieję, że to by mogło być podobna kandydatura nawet do hipotetycznej kandydatury Jolanty Kwaśniewskiej w 2005 roku, gdzie przecież wszystkie gazety się rozpisywały, że to druga tura będzie między Jolantą Kwaśniewską a Tomaszem Lisem. No wszyscy wiemy, jak to się skończyło i czym to się zaczęło tak na dobrą sprawę w 2005 roku i co mamy do dzisiaj. Porównanie Michelle Obamy do Jolanty Kwaśniewskiej jest dosyć zabawne. Jednak moim zdaniem te rozmowy nie mają sensu, bo jestem święcie przekonany, że Michelle Obama nie chce i nigdy nie będzie chciała. O tym nawet nie ma co myśleć, moim zdaniem. Nie ma co rozmawiać o kandydatce,
nawet tutaj ta sama kandydatka się już nie widzi. No więc właśnie to nie jest ten pokój jak Lech Wałęsa, czyli nie chcę, ale muszę. No ale no, no nie te czasy i nie ten człowiek jednak. Dobra, no to wróćmy może gdzieś, pójdźmy może teraz gdzieś tam na to polskie poletko, no bo trochę tutaj też się działo. Mamy sytuację i z Romanowskim, posłem Romanowskim jeszcze, z nieudanymi głosowaniami koalicyjnymi, czy chociażby no, w sprawie dekryminalizacji aborcji, która była tak mocno gdzieś tam szykowana i w sumie no, ktoś tu nie policzył głosów znowu. To znowu raczej może być ten, który powiedział parę lat temu, według oczywiście pisowskich mediów, panowie policzcie głosy. Więc jak oceniasz w ogóle te ostatnie miesiące nowego, nadal nowego rządu Donalda Tuska? Czy to się spaja i czy to faktycznie ma szansę przetrwać do 2027 roku? Jakie szanse ma? To co ja mogę powiedzieć? W paru kwestiach. Przeświecają się z paru sfer. Pierwsze, kwestia powiedzmy młodych ludzi. Tak? Dobrze pamiętam noc wyborczą w tamtym roku, października, no, kiedy już był exit poll, kiedy było wiadomo, że tak wygraliśmy, to pamiętam, nagrałem głosówkę na tam czacik Parlamentu Młodych w kadencji 2023, w której no, wielce optymistyczny i bardzo zadowolony oczywiście tamtego wieczora, jednak przestrzegałem ich, żeby nigdy, przenigdy nie pozwolili sobie odebrać tego zwycięstwa. My, młodzi ludzie, zapewniliśmy zwycięstwo koalicji demokratycznej w tych wyborach. I niestety muszę powiedzieć, to żeśmy sobie dali odebrać to zwycięstwo, bo obecny rząd o nas zapomniał. Młodzi ludzie mają powody, żeby być głęboko niezadowoleni z obecnego rządu. To raz. Dwa, kwestie rozliczania PiS-u. Ja się cieszę, że one idą. Trochę chaotycznie, ale idą. I bardzo dobrze, że idą i że one nie zostały porzucone. Są potknięcia, jak z posłem Romanowskim, no ale idą do przodu. I jednak najważniejsza zmiana w kwestiach praworządności w porównaniu do poprzedniego rządu jest taka, że jak tutaj sąd coś powie, to rząd nic nie mówi. Za PiS-u, jeżeli sąd zrobiłby coś nie po myśli rządu, to już by mówili, że taki spisek. Że to są zdrajcy narodu, antypolacy i w ogóle próbowaliby zmienić decyzję sądu. To jest fundamentalna różnica i bardzo ważna różnica. W wielu kwestiach rząd działa za wolno. Oczywiście. Na przykład kwestia wiatraku, gdzie ta ustawa, ten pierwszy projekt to była tragedia. Jednak oczywiście najgorszą częścią rządu jest PSL. Niestety, nie będę owijał, tak? PSL, mam nadzieję, że szybciej niż później nie będzie potrzebny do tej większości, ale wygląda na to, że będziemy musieli się z nimi użerać przez co najmniej półtorej roku, a być może trzy lata. Bo szczerze, osobiście widzę możliwość, że po wyborach prezydenckich wygranych przez kandydata demokratycznej opozycji dojdzie do przyspieszonych wyborów. Jestem w stanie to dostrzec. No więc właśnie, no nie oszukujmy się, ostatnie pomysły i w ogóle jakiekolwiek bo nie oszukujmy się, to są mocno chaotyczne ruchy PSL-u, no bo mimo wszystko, co by nie powiedzieć o PSL-u, no to okej, mieli zawsze mocne skrzydło konserwatywne i zawsze gdzieś tam te pogłoski Sawickiego, może mniej nawet Pawlaka były, że no, że im się nie podoba nowa władza, że tu Piechociński, że tu Kosiniak-Kamysz, że to nie tak jak powinno być, że oni idą w inną stronę. Bardzo im się nie podobało zresztą przecież określenie tęczowego Władka i tak dalej, więc jak myślisz, co za tym stoi? Czy faktycznie mocny nacisk, może nie chcę tyle powiedzieć dołów PSL-u, bo sam z własnego doświadczenia gdzieś tam bliskiego wiem, że to wcale tak źle nie jest, no przynajmniej nie na tej zachodniej stronie, zachodniej flance PSL-u. Czy to ma związek z tymi, nie wiem, chaotycznymi ruchami przez to, że te sondaże im tak spadają, że też ludowcy boją się, że Hołownia ich wygryzie? Jak myślisz, z czego to może wynikać? Po pierwsze, ja myślę, że doły, absolutnie tu nie chodzi o doły, chodzi o góry. To szczyty partyjne mają, no, że tak powiem, przedwiekowy sposób myślenia i trochę się w nim zakopali.
spora część. Nie ukrywajmy tego. Dwa, jest to pewnie reakcja na spadki w sondażach. To, że błędna, bo oni doświadczają spadków w sondażach właśnie przez ten swój konserwatywny skrajny. Kiedy wiele badań pokazywało, że ich elektorat był w większości za związkami partnerskimi, nawet za liberalizacją prawa aborcyjnego. Jak się tego sprzeciwiają. Inna kwestia to jest pewnie to, że kierownictwo już nawet w kampanii parlamentarnej podjęło decyzję, że będą walczyć o elektorat Konfederacji i o elektorat upadającego PiS-u. Więc PSL stroi ich trochę w rozkroku. I to jest spory gambit z ich strony. Jeżeli kierownictwo tam liczy naprawdę na upadek PiS-u i przejęcie kościółkowego, że tak to mówimy, elektoratu, to powodzenia dla nich. Jednak nie widzę tego, bo PiS jak stał, tak stoi. No więc właśnie, a jak myślisz też, czy to jest jakieś szykowanie się, no bo nie oszukujmy się, no będziemy mieli wybory dopiero za 10 miesięcy, następne wybory dopiero to będą wybory parlamentarne w 2027 roku, więc będą kolejne praktycznie prawie 2,5 roku spokoju, 2 lata bez kampanii. Czy jak myślisz, opłaca im się to jakkolwiek? No bo sam mam takie wrażenie, że kompletnie nie, tym bardziej, że powinno tak być, moim zdaniem powinno być, że jednak PSL się wycofa z walki o prezydenturę i jednak wystawią samego Hołownię, który ma jeszcze jakiekolwiek szanse, chociażby nie wiem, na drugą turę, oprócz Morawieckiego albo kogokolwiek innego z PiS-u. Bycie blokującym absolutnie nie służy PSL-owi. Nie będzie służyć PSL-owi. Ja uważam, że to jest naprawdę błędna kalkulacja polityczna ze strony kierownictwa Ludowców. Co do ich startów o prezydenta, to już wielokrotnie zapowiadali, że nie będą wystawiać tego kandydata po Hołownię. Co moim zdaniem z perspektywy partii PSL jest błędem, bo partia takiej wielkości, która pretenduje do bycia główną partią rozgrywającą na scenie politycznej w Polsce, nie wystawiająca własnego kandydata, no jest to zawsze błąd dla tej partii. Tak? Są najważniejsze wybory z perspektywy wyborców. Tak? Najbardziej angażują aktyw, najbardziej angażują elektorat, a tutaj wycofanie się, postawienie na Hołownię, który moim zdaniem coraz mniejsze ma te szanse, jest błędem i może będą pewne tam jakieś rekalkulacje ze strony Ludowców. Kto to wie? Ale na ten moment wygląda to, że będziemy mieli kandydata z PiS-u, bądź kandydatkę, kandydata Koalicji Obywatelskiej, kandydata Hołownię, od Hołowni i PSL-u i nie wiadomo, co zrobi Lewica. Pojawiają się ostatnio też głosy, że może Lewica poprze Trzaskowskiego, a może jednak wystawi własną kandydatkę. Chociaż nawet i kandydat Koalicji Obywatelskiej nie jest taki pewny, bo w Platformie niektórzy zaczynają mówić o prawyborach. Zobaczymy. Robi się ciekawie. Na pewno i same wybory prezydenckie będą ciekawe, ale też czas po nich będzie bardzo ciekawy. Bo tak naprawdę wtedy już po tych wynikach zobaczymy prawdziwe konsolidacje i rozbicia bloków. Tak? Zobaczymy ten potencjalny rozpad PiS-u, jeżeli on nadejdzie, potencjalną konsolidację Koalicji Obywatelskiej i rozpad trzeciej drogi być może, tak? Jest wiele opcji, to się wszystko rozegra w tych 2 latach, jeżeli to będą 2 lata, do wyborów parlamentarnych. To będzie na pewno bardzo ciekawy i wcale nie aktywny i bierny czas. No, z drugiej strony dla mnie nie ukrywam, że było fajnie, gdyby trochę się działo na tej scenie politycznej przez te 2 lata, no bo faktycznie znowu będzie posłucha taką, jak już mieliśmy parokrotnie, czy to na początku drugiej dekady, czy trzeciej dekady w sumie, gdzie od wyborów prezydenckich do praktycznie wyborów parlamentarnych poza tym epizodem w Rzeszowie nic się de facto nie działo. I w sumie tak myślę, bo teraz tak to, co powiedziałeś, to tak mi przydało trochę taką myśl. No bo a propos też tego, co się wydarzyło, jak myślisz, czy do końca tej kadencji, niezależnie czy ona będzie trwała do, załóżmy, jesieni 25, jesieni 26, czy jesieni 27, czy ustawy, jakakolwiek ustawa luzująca sprawę aborcji i związki partnerskie przejdzie przez ten Sejm, czy nie ma na to żadnych szans? Chciałbym. To powiem na pewno, że chciałbym. Ostatnio jak sobie o tym pomyślałem, że minęły 4 lata, od kiedy były te największe strajki kobiet, tak, 2020-2021 roku, w szoku. Ale jak sobie pomyślę, że jakby to dla mnie są 4 lata, bo wtedy to ja protestuję w tej chwili.
Ale są kobiety, które pozostają już blisko 10 lat, jak nie dłużej. Bo to jest dla mnie dopiero chore. Tak? Ja tak niestety obawiam się, że w tej kadencji może nie dojść do żadnej zmiany. Znaczy już jest wiadome, że Lewica razem z Koalicją Obywatelską będą składać projekt dekryminalizujący aborcję do skutku. Jednak obawiam się, że jeżeli społeczeństwo wystarczająco się znowu nie wkurzy i znowu nie wyjdzie na ulicę i nie postraszy tych dziadków z PSL-u, to nic się nie zmieni. Jednak za każdym razem, jak to będzie odrzucane, to ludzie będą się denerwować. Więc ja nie potrafię tego wyważyć, na ile nas wkurzą, żeby na tyle ludzi wyszło na ulicę, żeby ich zmusić do działania, żeby coś się stało, a na ile w końcu ulegną. Mam nadzieję, ale to są tylko nadzieje, a logika mi podpowiada, że nic nie zmieni. No dobrze, tylko że w takim razie, jeżeli oni będą składać cały czas do skutku, to czy, jak myślisz, nie osłabi to pozycji Koalicji Obywatelskiej chociażby sondażowo, czy jednak to będzie tak, że ta pozycja, czy to trzeciej drogi jako całości, czy PSL-u jako jednostki będzie słabła, a na przykład przez to, że chociaż się starają, pozycja Lewicy i KO będzie rosła, czy jednak to, że na przykład jest w KO taki ktoś jak Roman Giertych, który z jednej strony, okej, można powiedzieć, że ma jakieś tam zasługi dla walki z pisowcami, dlatego żeby rozliczyć ich szybciej względem tego, jak to robi trochę wolniej Bodnar. Jakie ma? Jakie to są zasługi? Podobno naciska na Bodnara. Nie wiem. Czasem tylko dla żartu w ogóle na Telewizję Republika i tam jest cały czas, że to Giertych jest tym głównosterującym, a mimo to i tak używają bodnarowcy Tuska. Jakkolwiek to brzmi, cokolwiek to znaczy. Tylko czy coś to da sondażowo według ciebie? Czy faktycznie, jakie ruchy sondażowe to może zrobić? Czy faktycznie umocni KO kosztem trzeciej drogi i na przykład umocni Lewicę, czy jednak mimo wszystko będzie umacniać, nie wiem, Konfederację i PiS, no bo zobaczą ludzie, dobra, oni sobie nie radzą, nie przedstawiają żadnych ustaw, upadają ich ustawy, więc nie warto na nich głosować. Znaczy ja myślę, że to takiej sytuacji, że ponownie będzie złożony projekt, dojdzie raz, może dwa razy, tak? To nie będzie milion głosowań nad jednym projektem, zwłaszcza, że no teraz za chwilę zaczyna się ostatni wakacyjne posiedzenie Sejmu, później będziemy dopiero we wrześniu. Jak sobie próbuję przypomnieć sondaż, który wyszedł po ostatnim głosowaniu nad dekryminalizacją aborcji, no to straciła trzecia droga i zyskała Lewicę. Widziałem, Koalicja Obywatelska na to reakcji nie miała. I obstawiam, że tak by to ciągle wyglądało, że głównie traciłby na tym jednak PSL i Hołownia przez to, że jest razem z nimi, no, są jednym szyldem. Jak bardzo Hołownia by nie chciał udawać, że oni uważają inaczej i tak dalej, to jednak są jednym szyldem i tak to patrzą wyborcy. Jednak w końcu to oczywiście odbije się też na Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, ale nie spodziewałbym się z tego też zysków dla PiS-u i Konfederacji. To jest patowa sytuacja, na której chyba najbardziej traciłby PSL, przynajmniej taka jest chyba kalkulacja polityczna, w związku z czym to ma ich zmusić do wycofania się i w końcu przyjęcia tej ustawy. Co uważam, że w końcu się stanie, jeżeli Lewica nie wycofa się z tego nacisku. A obawiam się, że może się wycofać. Ponieważ jak już mieliśmy chyba na Onecie albo w Wirtualnej Polsce przecieki, Czarzasty stwierdził, że ulegną, wycofają się ze wszystkiego, byleby koalicja rządząca nie upadła. PSL się nie boi tego i PSL wygrywa. Przez to, że się nie boi potencjalnego upadku koalicji rządzącej. No więc właśnie, bo może być tak faktycznie, że PSL ma gdzieś tam z tyłu głowy albo gdzieś tam na drugim biurku postawione, dobra, słuchajcie, nie będziecie mogli wytrzymać z koalicją 13 grudnia, oczywiście w cudzysłowie, jak to mówi PiS, to po prostu no, dołączając PSL, Konfederację i PiS, no to jest tam ta większość. Wiadomo, że to jest tak krucha większość, że po tego, prostu... Tego nie widzę. Bardziej myślę, że to polega na tym, że PSL nie wierzy w to, że ktokolwiek ich zablokuje. Oni raczej polegają na tym, że Lewica ma słabe kierownictwo i kierownictwo, które się cofnie, a oni to wykorzystują.
No chyba, że tak, no chyba, że tak, no chyba, że też idziemy na konfrontację taką, o której też mówiłeś, że być może będą przyspieszone wybory po wyborach prezydenckich, no bo też można na to tak, iść. Tak, ale to będzie wola bardziej Donalda Tuska niż kogokolwiek innego. To tak, ale to też chodzi o to, że wiesz, jak bardzo będzie naciskał może Kosiniak-Kamysz albo doły ludowców, żeby Tusk nie robił. Wiadomo, że no raczej, no raczej na pewno Tusk się nie ugnie przed ludowcami, jakkolwiek by to wyglądało, jeżeli będzie widział też takie, a nie inne sondaże, bo twierdzę, że już Platforma raczej będzie się trzymała na tym pierwszym miejscu przynajmniej do 27 roku, o ile się nic nie wydarzy. Ale to będzie, wiadomo, kwestia tego, no też jak będzie wyglądała ordynacja wyborcza. No bo jeżeli zdążą też zmienić troszeczkę liczbę, wiadomo, mandatów w okręgach, no to też będzie inaczej, no bo w tym momencie, o ile dobrze wiem, chyba musiałaby być różnica między KO a PiS-em około 5% na korzyść KO, żeby oni dopiero mieli więcej mandatów niż PiS. Mniej więcej tak, mniej więcej coś takiego. No nie wiem, czy aż 5 punktów procentowych, ale to jest od 3 do 5. Oczywiście coś takiego. No więc właśnie, więc to też od tego będzie pewnie wszystko zależało, w jaki sposób i jak te mandaty będą ułożone od nowej kadencji, no bo to, że jest to nieproporcjonalne i że wschód ma więcej mandatów od zachodu czy od Warszawy, no to jest oczywiste. Bo taki chociażby Poznań mógłby już mieć spokojnie 11 mandatów, nie 10. Warszawa podejrzewam, że z 3 więcej też już mogłaby mieć. A takie świętokrzyskie, no to już jest... No to już jest kpina, że po prostu nie mają tyle mandatów względem chociażby okręgu poznańskiego, czy nawet Warszawy. Cały system wyborczy w Polsce jest do wymiany. To jest nieproporcjonalny system. To właśnie tak jak tam mówisz, rozkład mandatów w okręgach jest bezsensowny. Jedne okręgi mają tych mandatów za dużo, inne mają za mało. Tych okręgów też w moim przekonaniu jest zwyczajnie za dużo, co prowadzi do nieproporcjonalnych wyników, tak? Mamy taki okręg jak, żebym teraz się nie pomylił, czy to Bytom, czy to Sosnowiec, który ma najmniejszą liczbę mandatów wybieranych. Tam są tak nieproporcjonalne wyniki, to jest tragedia. Częstochowa ma najmniej. Częstochowa, o przepraszam, ani jedno, ani drugie nie trafiłem. Częstochowa, tak. Pamiętałem, że ten rzekł. To jest tragiczne. Jakby tych okręgów powinno być mniej i liczba mandatów w okręgach powinna być większa. Co zapewniłoby większą proporcjonalność systemu. Jakby też sam system, to, że wybieramy tylko jednego kandydata w systemie first past the post, też jest głupie. Metoda Donta też jest nie najlepsza, chociaż przy określonych sytuacjach jest spoko. Masa rzeczy jest do zmiany. No, masa rzeczy jest do zmiany, ale nikt nie chce tego zmieniać, bo dwie największe siły zawsze na tym zyskują, na tym systemie. Więc zmiana się nie zbliża w tej kwestii. No tak, tym bardziej, że mam wrażenie też, że po pierwsze, tak jak mówisz, że dwie największe siły na to się nie zgodzą, no bo im to pasuje, ale z drugiej strony też żadna z tych największych sił nie pokusi się na to, no bo dobrze pamiętają, co zrobiło sobie SLD, kiedy zmieniało ordynację wyborczą i na tym przegrali. Tak, znaczy nie zwróciłbym tego w pełni na ordynację wyborczą, to było kilka innych błędów ze strony SLD. Jednak ordynacja na pewno miała w tym udział. Ja podziwiam. Podziwiam wprowadzenie bardziej proporcjonalnej ordynacji i zapłacenie za to koszty władzy. Tak? Oczywiście to nie było umyślne, ale mogę podziwiać. No tak, no każdy popełnił błędy i to jest tak samo jak z drugiej strony zawsze, nie wiem, po tylu latach, czy ktoś płacił Kukizowi za to, czy po prostu od początku był wtyką PiS-u, no bo raczej nie Platformy, żeby wejść do polityki i mówić o tych jowach, no bo wszyscy dobrze wiemy, że gdyby wprowadzić JOW-y, no to by się stało to, co się stało w Senacie przez wiele lat, dopóki nie było paktu senackiego, że mieliśmy tylko Platformę i PiS i nic więcej. Dopiero właśnie takie tego typu pakty senackie, które pozwoliły wybrać kandydatów, czy to z Lewicy, czy to z PSL-u, czy teraz z Trzeciej Drogi, jakkolwiek mogły to zmienić, no bo Konfederacja w Senacie nie istnieje i wątpię, czy kiedykolwiek będzie istnieć. Także no, tutaj Kukiz... No, trochę był tak jak Lewica swego czasu, kiedy zmieniała ordynację wyborczą. Paweł Kukiz osobiście uważał, po prostu w to wierzył głęboko. Wiele złego mógłbym mówić o Pawle Kukizie, jednak ja wciąż postrzegam go za ideowca, który głęboko wierzy w to, co mówi.
nawet jeżeli to nie ma żadnego sensu. Tak samo nie uważam się, że sprzedał się PiS-owi za jakąkolwiek posadkę czy dofinansowania dla partii. To na pewno dogadali już jego koledzy, ale nie osobiście Paweł Kukiz, nie wydaje mi się. Ja myślę, że on po prostu widział szansę, żeby zrobić to, o czym zawsze marzył. Zrobił to słabo i w zły sposób, ale zrobił, że to był jego cel, jego osobisty cel, bo mówię, jego koledzy partyjni, to partyjni, partii już nie ma. To inna śpiewka. On osobiście zaślepiony idealist. No tak, a jak myślisz, a propos już jak tak zeszliśmy trochę na Pawła Kukiza, no bo też ma podobno tworzyć jakiś nowy twór z byłym ministrem Ardanowskim, Partia Polska, czy jakkolwiek to ma się nazywać, jak myślisz, czy to ma szansę jakkolwiek zagrozić PiS-owi? Już nie mówię wiadomo, no bo tych partii też obok PiS-owskich powstało tyle, że trochę można powiedzieć, że mniej więcej tyle samo, co powstało za Platformy, bo mieliśmy tak samo Ruch Palikota, fakt, Ruch Palikota była Nowoczesna i tak samo po tej stronie, była Polska jest najważniejsza, Solidarna, później Suwerenna Polska i wiem, jak to się skończyło. I tak zawsze jest, kiedy partia jest w opozycji, zawsze dzieje się tak, że się dzieli. Jak myślisz, czy też to, że jednak Kaczyński jest już bliżej końca kariery politycznej niż początku, czy będzie to miało jakikolwiek wpływ na PiS, ta nowa partia Ardanowskiego i być może jakichś tam innych spadów po PiSie, czy to jest po prostu kolejna partia do zjedzenia i taka na chwilę, żeby pokazać, o ja tu chwilę byłem pierwszy, tu się liczę, tu chcę się liczyć i tyle. Były minister Ardanowski jest po prostu w PiSie głęboko spalony i szuka drogi ucieczki. A Kukiz może chcąc zachować jakąś polityczną relewancję, jest gotów mu ten azyl udzielić. Zobaczymy. Czy to jakoś zagrozi PiS-owi? Nie uważam. Nie uważam. Uważam, że PiS jest w swojej formule nietykalny aż do wyboru prezydenta. Dopiero później, i to możliwe, że bardzo gwałtownie dojdzie do rozłamów, do walk, do rzezi, do czystek, kto wie. To będzie niezły pokaz igrzysk potencjalnie, albo go w ogóle nie będzie. To jest w tym wszystkim najciekawsze. To może być albo wielka krwawa rzeź, albo nic. Nie wiemy, absolutnie nie wiemy, bo nie wiemy, w jakim kształcie wyjdzie PiS, czy to będzie PiS, czy to będą biało-czerwoni. Jakim pójdzie w wyborach prezydenckich, kogo wystawią, jak się będzie miał prezes Kaczyński. Nic nie wiadomo. Milion pytań, zero odpowiedzi. Możemy tylko czekać. Ardanowski z Kukizem raczej na pewno, nawet nie mówię raczej, na pewno PiS-owi nie zagrożą, przynajmniej do tych wyborów prezydenckich. Może później będą wyłapywać pojedyncze jednostki. Zobaczymy, ale na ten moment absolutnie nie. Ja myślę, że nawet prezes Kaczyński będzie szczęśliwy, jak sobie Ardanowski od niego w końcu. No też tak myślę, chociaż akurat tutaj dla takiego rdzennego PiSu, czyli tej wsi, która jeszcze za PiSem jest, no to myślę, że tam gdzieś tam Ardanowski jeszcze ma szacunek, bo sam nawet widzę osoba, które może PiSu nie popierają, ale o Ardanowskim mają jeszcze w miarę najlepsze zdanie, jeśli chodzi o politykę, którą prowadził jako minister. Więc może tutaj gdzieś będzie gdzieś tam szukał tych szans, chociaż tak jak też mówisz, wątpię, że to będzie miało jakieś znaczenie. A właśnie, bo tak gdzieś krążymy wokół tych wyborów prezydenckich. Już tak wspomnieliśmy trochę też a propos Kosiniaka-Kamysza jako potencjalnego kandydata. A jak myślisz, PiS jest w stanie się tak zjednoczyć jeszcze przed wyborami prezydenckimi, że wystawi jednego kandydata, czy jednak ktokolwiek to będzie? Czy to będzie Morawiecki, czy może Bocheński, czy kto, czy nie wiem, może Bochenek z tych młodszych też by może się gdzieś tam nadawał? Czy jednak tak mocno pójdzie na podział pan wiceprezydent Mastalerek, że jednak on będzie tym drugim kandydatem i przez to chociażby też prawica może mieć poważny problem z tym, żeby wepchnąć kandydata swojego do drugiej tury. Kiedy mówimy o kandydacie bądź kandydatach PiS-u, to musimy pamiętać, że tam jakby trwa walka dwóch frakcji. Strona Kaczyńskiego, prezesa Kaczyńskiego i ta strona ludowo-szydłowa, że tak ją ujmę. I oni walczą. Tak nawet ja nie wiem, czy gdyby teoretycznie ta frakcja prezydenta Dudy i byłej premier Szydło się zdecydowała wystawić kogoś własnego wbrew prezesowi Kaczyńskiemu, to czy był to wiceprezydent Mastalerek? Nie wiem. Nie wiem, czy to by był on.
Może to byłaby premier Szydło, która oczywiście premierka ewidentnie chciała. Jej, co prawda, wynik teraz do Europarlamentu bardzo jej zaszkodził w tym, bo się okazał bardzo słaby, porównując to, co było wcześniej. Wiele niewiadomych. No i jest ta druga frakcja. Twardego PiSu, że tak powiem, no ta strona, która zabiega o aprobatę, o namaszczenie przez prezydenta Kaczyńskiego. No i tam też walczy parę osób. Tak? Znaczy Morawiecki, walczy Błaszczak. Też nie wiadomo, kto to będzie na końcu. I tak decyzję podejmie prezes Kaczyński. Ja myślę, że ani nie postawi na Morawieckiego, ani na Błaszczaka, ani na Bochyńskiego, który się spalił w Warszawie. Ja czuję, że pomimo zarzekania się, że nie chce, to może być na przykład Kasper Pażyński, który z perspektywy PiSu byłby świetnym kandydatem i który stanowiłby prawdziwe zagrożenie dla demokratycznej większości. No chyba, że to był, mógł być ktoś też inny z Pomorza, bo chociażby no, Piotr Miller miał dosyć dobry wynik jak na niskie miejsce w wyborach europejskich i się dostał jednak, więc może to też byłby on, a też z drugiej strony jak tak mówimy o Morawieckim, to też ciężko w sumie go określić, bo on jest taką trochę też w dwie nogi gdzieś tam gra, no bo jest niby przy prezesie Kaczyńskim, ale też coraz częściej się mówi, że on jest właśnie w tej frakcji szydłowo-dudowej, że on jest w tej frakcji krakowskiej, więc... To jest ciekawe, ale ja myślę, że Mateusz Morawiecki próbuje może trochę nieudolnie zbudować coś własnego, jakby trzecią drogę dla PiSu, co też średnio idzie. Ja mówię, to wszystko się posypie w jednym momencie. To będzie bardzo ciekawe to oglądanie. Spekulować. Morawiecki rzeczywiście ostatnio bardziej przymila się do prezydenta Dudy i do Beaty Szydło niż kiedyś, ale uważam, że stare animozje tak łatwo nie odejdą. No tak, z drugiej strony też, no w PiSie jest to też ciężko określić, bo przecież pewnie też słyszałeś gdzieś tam w tych serialowych kuluarach, że raz to było tak, że Szydło z Ziobro byli śmiertelnymi wrogami, teraz się mówi, że to są wielcy przyjaciele, bo są przeciwko Kaczyńskiemu, potem było tak, że Szydło jest z Morawieckim pokłócona, bo Morawiecki wygryzł Szydło z funkcji premierki, teraz się mówi znowu, że Morawiecki Szydło właśnie trzyma, potem też mówiono, że Szydło z Dudą nie rozmawia, teraz, że znowu rozmawiają, także no tam jest tak pogmatwane to wszystko, mam wrażenie, że naprawdę możemy się jeszcze wielokrotnie zdziwić, a też przecież mówi się chociażby o kandydaturze Jacka Siewiery. Bo tu chodzi, a też się mówi, prawda. Też dosyć ciekawa kandydatura w kwestii bezpieczeństwa. Bo prawda jest taka, uwaga, Zjednoczonej Prawicy wszyscy się nienawidzą. To oni tylko ich partykularne interesy na dany moment decydują to, z kim trzymają. Oni się wszyscy nienawidzą i dlatego mówię, że jak moment, który to się posypie, to będzie tak wspaniałe i zabawne do oglądania, jak nic dawno w polskiej polityce. No chyba ostatni raz takie coś, co było zabawne do oglądania, no to... czekaj, bo ty jesteś rocznik który? 04. No to ciebie jeszcze na świecie nie było, jak AWS się sypał. Jak tam praktycznie była frakcja... No nie, ale czytałem o tym i oglądałem zapiski stare. No to było dobre. Tak, to tam po prostu była taka akcja, że tam się każdy, to jest tak samo jak teraz w PiSie, każdy z każdym się pożarł, jedni nazywali coś od Tuska, drudzy, że Kaczyński nie taki, drudzy, że w ogóle no Krzaklewski nie taki, Buzek i tam naprawdę tam było już po prostu takie jak berety, że po prostu ten, że na... Tak Belka gdzieś tam już odchodził. I tam oni też zakładali bodajże chyba Socjaldemokrację Polską z bodajże chyba Markiem Borowskim, to jeszcze było nic w porównaniu z tym, co też właśnie gdzieś tam pod dywanem, ale działo się w AWS-ie, no bo też tego chyba nie pamiętam, żeby gdzieś było głośno w mediach, a dopiero po latach to wychodziło, jak oni się bardzo nienawidzili między sobą, więc to może być podobnie. I też, no mówię, a na przykład, bo niby już zdementowała to, że będzie startować, zresztą jej władcy w cudzysłowie też zdementowali, ale nie bez powodu jest gdzieś tam na Europie, mówię o Dorocie Gawroluk, czyli też jakby takim czarnym koniu prawicy dziennikarskim, takich drugich jakby Hołownia miał to być, albo ewentualnie Kukiz. Tylko pytanie, komu by miało to służyć w takim wypadku? I czy w ogóle jest to realne, czy to jest znowu kolejna wrzutka, jak to było z Lisem 20 lat temu? Nie wiem, to akurat
Potencjalna kandydatura Doroty Gawryluk jest bardzo ciekawa. I pomimo wszelkich dementii, że nie będzie, że nie będzie, ja jednak uważam, że ciągle jesteśmy bardziej w terytorium, że będzie niż że nie będzie. Komu ma to zaszkodzić? No to oczywiście zaszkodziłoby Hołowni, jak już komu. Częściowo to powiem. A nie PiS-owi właśnie? Bo jednak ona jest bardziej prawicowa. Ona będzie miała bardziej prawicowe poglądy, więc... Będzie, ale PiS ma zbyt żelazny elektorat. Ja uważam, że jeżeli rzeczywiście przyjmujemy hipotezę, jest agentem PiS-u, że tak mówię, jest agentem PiS-u, to obstawiałbym, że założenie jest takie. My mamy żelazny elektorat. W społeczeństwie jest duża część ludzi, która chce właśnie takiej prorozwojowej platformy. Nie platformy obywatelskiej, tylko platformy wyborczej. Plus jest ten Hołownia, który jest jakby, mówi, że jest trzecią drogą i tak dalej, i tak dalej. I on jest potencjalnym niebezpieczeństwem, jeżeli będzie w drugiej turze, bo wtedy w ogóle nie mam szans, bla, 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 bla. W związku z czym wystawiamy Gawrylu, która podbija leciutko, tylko leciutko tą Platformę Obywatelską, zabiera Hołowni szansę już tak totalnie na drugą turę. W związku z czym stawiamy znowu na polaryzację dwóch bloków i trzymamy kciuki, że nasz umiarkowany kandydat PiS-u wygra z jakimkolwiek kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Jakbym był Jarosławem Kaczyńskim i myślałbym tak, to myślałbym w ten sposób, wystawiając agentkę. Ale czy jest agentką? Ja też szczerze nie wiem. I nie chce mi się stawiać takich teorii. To się przekonamy bądź nie. Ja tak, jej kandydatura będzie ciekawa, zwłaszcza, że ma jeszcze startować Krzysztof Stanowski. No więc właśnie, chociaż też tutaj się mówi, że bardziej Gawrylok jest taką kandydatką, agentką Solorza, który jednak, wiesz, no, jeden z najbogatszych ludzi, no to potrzebuje kogoś, żeby gdzieś tam lobbować i też to ma być taki podobno straszak na Platformę, że im się z PiS-em fajnie współpracowało, że mieli interesy, a z Platformą trochę gorzej, więc taki straszak. A też trochę wrócę może do tych dwóch kandydatów PiS-u. To jeżeli faktycznie by już była ta walka taka ostra na żylety przed wyborami prezydenckimi, że faktycznie byłby kandydat PiS-u i kandydat obozu krakowskiego, w cudzysłowie, że tak to nazwę, czyli Duda Szydło, to w jakiejkolwiek konfiguracji, czy to będzie, nie wiem, z jednej strony Morawiecki, z drugiej strony Mastalerek, czy z jednej strony, nie wiem, Płażyński, z drugiej właśnie Mastalerek albo Siewiera, czy to dałoby większe szanse Hołowni wtedy na drugą turę, czy raczej myślisz, że jeden z tych kandydatów byłby skanibalizowany i ewentualnie on by pogrzebał szansę Hołowni, a drugi by się wzmocnił i wszedł do drugiej tury? Wiadomo, no przegrany z Trzaskowskim, ale jednak. Nie, w momencie, w którym mamy dwie kandydatury z obozu PiS, no to szanse Hołowni wzrastają na drugą turę, moim zdaniem. Wychodzi walka jednego obozu, daje szansę, że ten się ledwo szmychnie na tą drugą pozycję i będzie walczył w drugiej turze. Więc moim zdaniem to byłoby mu na rękę, ale nie widzę tego. No to jest totalny samobój dla PiS-u, dla jednej i drugiej strony tych walczących obozów w PiS-ie. Nie wejście do drugiej tury żadnego z nich, albo jednego z nich, ale przez podział, to jest tragedia. Więc tutaj będzie napinanie mięśni, będzie walka, będzie kłócenie się to, kto pierwszy mrugnie, aż w końcu będzie jedna kandydatura. Wątpię w ten podział. Nie są aż tak. No więc właśnie, więc no zobaczymy. No, na pewno te najbliższe miesiące, myślę, że tak do stycznia będą bardzo, bardzo ciekawe w tej kwestii. I teraz tak zapytam od siebie do ciebie. Tak jak ty, Marcin Adamcewicz. Jak byś sobie życzył, jak byś chciał, żeby wyglądała ta Polska? No bo wiadomo, no też jesteś w takiej, a nie innej partii, w takim, a nie innym ugrupowaniu, więc po części mogę się spodziewać twojej odpowiedzi, ale też dla Polski, dla Europy, no bo też osobiście mam nadzieję, że ta federalizacja jednak dojdzie do skutku, że jak ten świat, jak ta Polska będzie wyglądać przez te najbliższe, no powiedzmy 5 lat, ta pięciolatka w cudzysłowie, jakby to miało wyglądać, jak byś sobie też życzył, żeby wyglądało? Jakiego ja życzę Polsce planu pięcioletniego? Tak, tak. Jakiego ty sobie życzysz Polsce planu pięcioletniego? No.
pozwól mi moment się zastanowić, tak? Bo nie chcę trochę rzucić tutaj taką oczywistą odpowiedzią. Choć jako osoba zaangażowana społeczno-politycznie ponad 5 lat, tak, ściśle, to mamy jakoś jasno wymyślony to marzenie. Tak. No przede wszystkim chciałbym, żeby był to kraj, w którym w końcu nasze portfele są bezpieczne od inflacji i drogiego prądu. Czyli w końcu postawienie realnie na zielone źródła energii, a nie tylko gadanie o tym, że zmniejszymy tą zasadę 800-500 pa, a tak naprawdę nic się nie dzieje. 800 metrów na 500 metrów, a nic się nie dzieje. Też rzeczywiście to jest państwo bezpieczne, tak prawdziwie bezpieczne, czyli w perspektywie 5 lat ja bym nam wszystkim życzył, żeby ta wojna w Ukrainie się skończyła. Oczywiście zwycięzcą ukraińskim wojnego to nie ma. Życzyłbym nam też reformy strefy euro, żeby w końcu odpowiadała każdemu z nas, bo to jest jeden z największych blokerów federalizacji Unii Europejskiej. To, że euro służy największym gospodarkom Zachodu, a nie wszystkim. No i życzyłbym nam, nawiązując do naszej rozmowy dzisiejszej, normalnego systemu wyborczego, który w końcu pozwoliłby na uformowanie takiego zdrowego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Bo uważam, że polaryzacja w naszym społeczeństwie w sporej mierze wynika z tego systemu wyborczego. Bo to on kształtuje te dwa dominujące obozy, które dla własnego zysku oczywiście muszą przeciwstawić siebie na stałym froncie wojny. Kiedy by powstał system wyborczy w Polsce, który by w końcu był prawdziwie proporcjonalny i nie faworyzowałby tak tych większych, to byłaby też szansa na depolaryzację w końcu. Takie prawdziwe, pragmatyczne myślenie, racjonalne w polityce, kierowanie się racją stanu i tak dalej, i tak dalej. Oj, życzyłbym też Polsce w końcu formowania się służby cywilnej, bo jak sobie patrzę na Zjednoczone Królestwo, czy to na Danię, ostatnio sobie obejrzałem ponownie ten serial Borgen, gdzie służba cywilna duńska jest świetnie przedstawiona i no serce się kaja, że my czegoś takiego w Polsce nie mamy. Tak? To są urzędnicy, którzy od dekad robią swoje, nieważne czy rządzi ta, czy inna opcja, po prostu działają na rzecz państwa, żeby działał jak najlepiej. Mógłbym wymieniać, ale to są fundamentalne rzeczy, które by sprawiły, że coś by się ruszyło w tym kraju w dobrym kierunku. I nam młodym ludziom życzę własnego ministra. W końcu, żeby nas ktoś słuchał na początku. No więc właśnie już też od praktycznie samego początku tej nowej kadencji wielokrotnie też powtarzałem z wieloma gośćmi, że ten minister właśnie by się przydał. Skoro mamy ministra do spraw polityki senioralnej, to minister do spraw młodzieży by się też przydał. I to nie tylko z tego, że mamy teraz trójkę jeszcze przez chwilę, bo za chwilę będzie dwójka posłów tak młodych. No ale jednak, żeby to się udało gdzieś, żeby to się wreszcie udało i żeby byli reprezentowani. No ja jeszcze też mówię, no bo mam 27 lat, więc jeszcze gdzieś tam się chwytam do tej 30. Ale żeby tak było. I tak na koniec. A gdzie w tym wszystkim Zieloni? Dalej w koalicji z Platformą, czy jednak wolałbyś, żeby to był samodzielny byt? Ja bym wolał, żeby Zieloni mieli samodzielną większość, mój drogi. To wiadomo. A tak realnie? Gdzie w tym wszystkim Zieloni? Moim zdaniem przed Zielonymi, nie tylko w Polsce, ogólnie w Europie, na świecie, odbieramy bardzo ważną, kluczową rolę. Nieważne, czy mamy 30% i tworzymy główną część rządu, czy mamy te 1,5% i mamy jedną wiceministrę i tam próbujemy zazieleniać inne te ruchy polityczne, to odgrywamy ważną rolę w kwestiach zarówno klimatu, jak i praw człowieczych. Jakby już minęło 20 lat od powstania Zielonych w Polsce. Jako pierwsi wprowadziliśmy kurs polityczny legalna aborcja do 12 tygodnia ciąży. To od początku Zieloni o tym mówili, dopiero teraz to główne partie podobały. Jest masa postulatów, którymi zaczęli Zieloni i to my zazieleniliśmy tę scenę polityczną. Okno Overtona, żeśmy przesunęli bardziej zieloną stronę definitywnie na przestrzeni.
gdzie ja widzę przyszłość zielonych, z zielonymi. Nie z liberałami, nie z komunistami i na pewno nie ze skrajną prawicą. Z zielonych widzę z zielonymi. I taką odpowiedzią cię pozostawię. No to tego też wam życzę. Tak samo trochę jak faktycznie tym liberałom życzę, żeby się też trochę gdzieś tam odciągnęli. No tym bardziej, że chociażby po wyborach europejskich trochę ich ta reprezentacja przybyła. Tak samo życzę mimo wszystko zielonym, żebyście też mieli swoją reprezentację i żeby to trochę wyglądało jak w Niemczech. Może nie z przewodnią partią partii lewicowej, tak jak jest teraz w Niemczech, ale gdyby była taka koalicja Platforma Obywatelska, Nowoczesna, ewentualnie razem z Polską 2050 plus Zieloni, ale jako każdy osobny byt z tym poparciem więcej niż 5%, brałbym w ciemno. Jakby jeszcze tak dodając, co ja uważam, że dla Zielonych jest ważne, jako dla ruchu politycznego w Europie szczególnie, to jest to, że Zieloni są opcją o szerokiej zdolności koalicyjnej. Ja stawiam osobiście, gdyby to ode mnie zależało, gdybym ja miał powiedzieć, z kim Zieloni mają wejść w koalicję, a z kim nie, to ja stawiam trzy warunki. Po pierwsze, oczywiście to jest realizacja programu. Tak? Kto nam pozwoli na realizację programu, wejdziemy do koalicji. Chyba, że to będą osoby, które stoją przeciwko prawu, podstawowym prawom człowieka. Jak dostęp do legalnej aborcji, dostęp do miłości, tak, możliwości kochania kogoś, do bezpieczeństwa, do wolności prasy, wolności słowa. I to nie może być ktoś, kto stoi w sprzeczności z demokracją. Są te trzy warunki. Ja nie będę umierał za to, że Zieloni nigdy nie będą współrządzić z opcją liberalną albo z jakąś chadecją. Nie, to nie na tym polega. Na tym polega. Musimy być opcją koalicyjną. Ale musimy fundamentalnie też powiedzieć, że nigdy nie wejdziemy w koalicję z osobami fundamentalnie nieprzyzwoitymi, którzy stoją w sprzeczności z prawami człowieka, w sprzeczności z prawami kobiet, w sprzeczności z prawami mniejszości i w sprzeczności z demokracją. Tak widzę Zielony osobiście ja. No to tego się trzymajmy i tego tobie i wam jako Zielonym życzę, no bo ja jestem zawsze zwolennikiem, że te demokratyczne siły, nawet jeżeli się z nie każdym z tych względów zgadzam, chociaż zawsze gdzieś tam w tych testach politycznych mniej więcej mi wychodzi, że pierwsze miejsce mogło to by być właśnie Nowoczesna, druga Polska 2053, Zieloni. Także gdzieś tam mi to tej zielonej energii blisko. I to nawet nie tylko z PSL-u. Mimo, że mój tata jest osobiście gdzieś tam członkiem PSL-u, to gdzieś ta krew zielona gdzieś tam chyba się trzyma. Tylko, że bardziej nowoczesna ta krew. Dziękuję ci bardzo serdecznie za rozmowę. Dzięki wielkie. Moim gościem był dzisiaj Marcin Adamcewicz, po raz drugi już u mnie gościem był, radny Rady Krajowej Zielonych, rzecznik Zielonych Wrocław oraz współprzewodniczący Ostrej Zieleni. Jeszcze raz ci dziękuję. Kłaniam się. A ja zapraszam was na kolejne odcinki programu Naprawdę. Myślę, że nieobiektywnie będzie po wakacjach, ale też na pewno w te wakacje będzie trochę tych odcinków z gośćmi. Też przez jakiś czas może jakiś wyjazdowy odcinek. Jeszcze nie zdradzamy gdzieś tam, gdzie to będzie i jakiej formie to będzie. Też podejrzewam, że z kampusem. Także lato w pełni. Trzymajcie się w tych upałach czy w tym chłodzie, bo podobno będzie trochę chłodniej wreszcie. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć! Oglądajcie, słuchajcie, czytajcie na wszystkich dostępnych źródłach. Na YouTubie, na Spotify, na Twitch, Instagramie, Facebooku, X-ie oraz na wszystkich dostępnych źródłach. Czytajcie, oglądajcie, szczególnie programy Naprawdę Nieobiektywnie oraz zupełnie nowy format Naprawdę 20 sekund news, w którym będziecie mogli dowiedzieć się, co jest najważniejszego w świecie. Oglądajcie programy Naprawdę Nieobiektywnie w poniedziałki i wtorki, zawsze o godzinie 20. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.